wystawa jest o tyle oryginalna, że pokazuje mechanizmy, a nie samochody. Jest to dziwne odkrycie, ponieważ wydawać by się mogło, że 125 lat historii motoryzacji zasługuje na takie wystawy jakby powszechne. Natomiast śmiem podejrzewać, że nikt jeszcze na to nie wpadł, więc ja musiałem ten błąd jakby naprawić. Wystawa mi się bardzo podobała. Są tam przedmioty, które pamiętam jeszcze jak studiowałem. No i w zasadzie można by jeszcze powiedzieć, że są tam elementy, które związane są w zasadzie nie z samą motoryzacją, tylko z motoryzacją pośrednią, czyli wszelkiego rodzaju modele takie dla majsterkowiczów. Rzeczywiście te elementy były wszędzie w domu. Z góry do dołu, wszędzie. Zwłaszcza w stołowym pokoju. A szczególnie tak, rusztowanie zrobione do oglądania, do pucowania. To tak, najważniejsze to było w dużym pokoju, w najważniejszym miejscu była pracownia do przygotowania tych wszystkich elementów eksponatów. Samochód jest kwintesencją rozwoju technicznego ludzkości. Tam wszystkie technologie, wszystkie materiały, wszystkie rozwiązania konstrukcyjne są zawarte. Na początku myślałem, że wystarczy streścić samochód do postaci gaźnika, ale pomyślałem, że skoro mam jeszcze inne mechanizmy, to dlaczego ich tutaj przykładowo nie przedstawić. Wystawa ma mieć funkcję inspirującą. Ja nie chcę być postrzegany jako kolekcjoner niebywałych elementów, którymi zamierzam zadziwić świat. Chodzi o to, żeby to była taka prowokacja dla ludzi, którzy mają nie takie nawet zasoby, a wręcz lepsze, ale w ogóle nie zwracają na to uwagi. Wiem na pewno, że w Polsce są setki, jeśli nie tysiące kolekcjonerów, czy to samochodów, czy motocykli, którzy jako uzupełnienie kolekcji mają mnóstwo części zamiennych, mechanizmów, podzespołów. Te mechanizmy zwykle leżą gdzieś w ciemnym kącie i zawadzają. Jakoś im nie przychodzi do głowy, żeby je wyeksponować i potraktować może nawet jako ciekawszy obiekt ekspozycyjny niż sam samochód.